Jacek Bączkowski, prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chomiczówka. No, jeżeli chodzi o ostatni okres, byliśmy bardzo pracowity. Miesiąc wrzesień, październik, we wrześniu byliśmy organizatorem trzech dużych imprez pod nazwą Senioriada dla seniorów Karza, w której uczestniczyło około 1000 osób. Imprezy odbyły się w Soczewce, w Kozienicach i w Mrozach. Na zakończenie jakby tego cyklu imprez Warszawska Olimpiada Seniorów na Stadionie Polonii, 1300 uczestników, wiele konkurencji i wielkie zadowolenie uczestniczących w niej warszawskich seniorów. No, ale nie tylko seniorami się zajmujemy, organizujemy również cały cykl rozgrywek szkolnych dla młodzieży. W najbliższym okresie będziemy organizować Bielańską Ligę Siatkówki dla bielańskich gimnazjów. Oprócz tego zapraszamy w najbliższym okresie czasu na imprezę z okazji 11 listopada, a więc 10 listopada bieg, marsz właściwie Nordic Walking, droga do wolności, który rozpocznie się tutaj od Centrum Rekreacyjnego Sportowego przy ulicy Lindego i dalej w Lasku Bielańskim. 11 zapraszamy, oczywiście listopada, zapraszamy dzieci i młodzież na ogólnopolski turniej szachowy z okazji rocznicy 11 listopada. Natomiast w tym samym dniu zapraszamy dorosłych na turniej brydża sportowego par.